Cześć tu! Oluś i tatu, siemanko, niezłe wianko. A dzisiaj co? Znowu coś nowego na naszym kanale. Co to będzie na naszym kanale nowego? Giga! Buła! Czyli co będziemy robić? Jeść. I smakować, testować giga bułę od Isamo, który... Wiesz, kto to jest Isamo? No, jeden z pierwszych youtuberów, który nagrywał na YouTubie w Polsce. Na YouTubie w Polsce i nie tylko i na YouTubie. I może spróbujemy frytek. I może spróbujemy frytek. Dobra. Lecimy, bo jesteśmy w wózce, lecimy do gigabuły, zamawiamy dla mnie, dla Olusia i dla kamerzysty po bóle gigabule. Mam nadzieję, że robi wrażenie. A drugie hasło jakie to jest? Drugie hasło? Potwór nie potwór. Ważne, że ma otwór. Dobra, lecimy do gigabuły. Nara! Gigabuła. Zobaczcie, mam nadzieję, że tak będzie samo ociekać serem. Ty bierzesz jeszcze fryty? Tak, ja biorę fryty. Bierzesz fryty. Dobra, lubimy menu. I zobaczcie. No. Ketchup za darmo. Robi wrażenie. Ketchup za free. Dobra, ty kamerzysto będziesz giga luja brał, tak? Bez dodatków. Oluś będzie brał giga kurę, a ja też giga luja, tylko bez sosu barbecue. Dobra, idziemy do zamawiania. Dzień dobry. Więc tak, poprosimy 3 burgery. Jednego gigaluja bez sosu barbecue. Drugiego gigaluja bez dodatków, czyli mięso, ser, sos jakiś chcesz, czosnkowy? Kamerzysta? Czy z sosem czosnkowym tylko? Czyli taki dla, nie wiem, odwrotność wege. I dla Olusia będzie giga kura ze wszystkim. Może bez ogórka kiszonego, tak? Nie ze wszystkim. A z czym? Bo tam jest jeszcze cebula, taki sos. To co nie chce. No ale cebulę chcesz, przecież lubisz cebulę. Czerwona cebula. No, chcę cebulę, pomidora. Dobra, ze wszystkim. Czyli ze wszystkim. Nie! Tak, to sobie wyjmiesz. Będziemy nagrywać i smakować, jak sobie wyjmiesz. Okej. Okay. Ile to będzie? 87 zł i jedne frytki weźmiemy jeszcze. Styk nie mamy stówę, chyba starczy. Dobra, płacimy. Ile będziemy czekać mniej więcej? A to będzie 3-4 minutki będziemy tylko czekać. To widzimy się za chwilę, jak będziemy szamać. Faktycznie minęło tylko 5 minut later. Mamy 3 burgery, mamy 4 testerów, bo jest kamerzysta, jest mamusia, Olusia. Ale to później pokażemy, jak zjemy. Na razie testujemy, sprawdzamy. Przy jedzeniu ściąga się czapeczki. Jedziemy z burgerami i każdy... Najpierw próbuję frytkę. Najpierw każdy po frytce. Każdy po frytce. Czy mają dobre, lepsze niż w McDonaldzie? Ej, picho. Ale dobre bardzo. Robi wrażenie. Tak jest. Nasza mamusia, kochana, ketchup faktycznie dobry. Ketchup mówię. Frytki też. Dobra. Dobra. Pierwsze jedziemy, ty masz najuboższego, więc kamerzysta próbuje pierwszego, czyli ma samą mięcho, a ser. Będę mógł spróbować mięso, bo ja nie mam tak. Mięsa. Mhm. Najpierw prezentacja. Dobra, prezentacja, zaraz spróbujesz. Ja też gryzę. Oluś też gryz, boś chłop, stygnął. Robi wrażenie. Dobre, kamerzysto, Oluś. Ten sos pyszny. Lepszego sosu się nie dało. A w ogóle chciałem powiedzieć, że superowski ten ogórek i mięso, że wyrasta. Ale ten majonez najlepszy. Nigdy lepszego majonezu nie A to nie jest wiem. Taki, nie, co to jest sos czosnkowy. Nie, to jest sos trio, a nie. Nie, on ma... I czosnkowy i trio. Czosnkowy i trio. I w tym ten trio składa się z majonezu, musztardy i ketchupu. Dobra, Oluś, jak twój burger? Ogólnie przepraszamy, że jesteśmy za przeproszeniem ubrudzeni. Oluś, jak twój burger? Jak kurczak? A jeszcze kurczaka nie dotknąłem nawet. No zatrubuj. Nie. Ciągle mi ucieka. O, tutaj. Dawaj. I jak? Pyszny. O, kurczak wyleciał. Wygląda jak nuggets z McDonalda. Nie, no gdzie z McDonalda?
I teraz dam spróbować mojej żonie. Uwaga i słuchajcie, czy robi wrażenie. Mogę... Tam już jest to. A spróbuj ogórka, bo nie kocham, gdzie masz ogórka? No i jak? Robi wrażenie. Robi wrażenie. Nie, też krzycz ten. Olusiu, który lepszy? Z kurczakiem czy z wołowinką? No, przegryź. Nie wiem. Nie wiesz. Nie wiem. Trudny. Bo tak samo dobre. Mama przetestuje teraz kurczaka. Powiem szczerze, i samo na mnie płaci, ale mówię szczerze, dawno już takich dobrych burgerów nie jadłem. Aha. Tata. Ja bym nawet sobie poświęcił. Jakbyśmy mieli burgery na obiad, przyjeżdżamy tu, trudno 7 godzin, ale przyjeżdżamy tu i jemy. Aha. Tu jak burger, to tylko uj samu. No dobra. Tata, w ogóle na początku myślałem, że mięso mi nie będzie smakowało, bo ładnie pachniało. Bo taki jak się najpierw wyjdzie, taki posmak tego mięsa, takiego prawdziwego, co jadłeś od taty. To jadłem, nie, jak to blacha. Ode mnie. On mówi o Red Burgerze. To było takie samo mięso, jak to? Nie, lepsze. Nie, lepsze. No tam lepsze, tak. Nie, tu. Tam, nie tu. Ja skończyłem swoją gigabułę, dla mnie wyśmienita, robi wrażenie, że tak powiem. Oluś już prawie kończy, jak twój? Nadal dobry, pyszny? Lepszego się nie dało. Lepszego się nie dało. Nasz kamerzysta tak pół na pół, on jest bardziej znawcą hamburgerów, ale też mu smakuje, tak? Mhm, jest git. Jest git. Czyli jedziemy dalej, kończymy i potem pokażemy wam, jak wygląda gigabuła z zewnątrz i powiemy dokładnie, gdzie znajduje się w wózce. No to tyle na razie z jedzeniem. Widzimy się, jak on skończy jeść. Nara, nara. Jakie cześć, skończyliśmy jeść. Od teraz każdy z nas ocenia burgery od 1 do 10. Zaczyna Oluś. Milion, czyli milion na 10, ja daję pełną dychę, naprawdę przypieczone mięsko, superosko, odlotosko, obsługa też spoko, zaraz wam pokażemy budkę, teraz mama powie nam od 1 do 10 jak burger? Szczerze? To 9 na 10. 9 na 10, czyli jest też dobrze, bo moja żonka jest wybredna, a i teraz ostatnie, kamerzysta najbardziej... hamburgerowy chłopak z tego grona. Uwaga. Niech będzie 8 na 10. 8 na 10, czyli Revelation the Competition daje nam tą średnią 9 na 10. Brawo Gigabuła, brawo i samo i bramo Nitro. Idziemy teraz luknąć. Ale poczekajcie, no, no. Chodźcie widzowie. Dobra. A chcę wam pokazać taki jeden napis. Patrzcie tutaj. Zobaczcie. Pokaż, idź. Nitro. No, Nitro jest tam. Nitro jest tu, a tutaj kto jest, tak? I samu! Nitro i jada fryty. Zobaczcie, jaki tam jest napis. Robi wrażenie. Robi wrażenie. A też jak pójdziemy do przodu, idziemy jeszcze z przodu auta, to jak będziecie widzieli to autko z przodu, to tutaj macie też napisane, co? Robi wrażenie. Kamerzysto, jak się nazywa ten człowiek, który mówi to hasełko? Rycha. Krycha, Mister Krycha, ja zapomniałem. Idziemy jeszcze teraz od przodu, chodź szybko, chodź. Dawaj. Mówiąc jeszcze, tutaj w wózce jest źle przypięta niestety, jak to się nazywa, nie pieczątka, tylko... Lokalizacja. Lokalizacja i pokazuje, że jest zupełnie w innym miejscu. No bo są kilka. No ale kilka, ale nie pokazuje tej. To jest w wózce w parku Chopina. Idziemy na przód, już widzieliście przód, ale chcemy poznać tylko tych cudownego kucharza, że tak powiem, który zrobił zarąbiste burgery. Jak masz na imię? Radek. Radziu, i dziękujemy za super raską obsługę. Dziękujemy. A jak masz na imię? Do zobaczenia, Julia.
Julia. Dziękujemy, Julia. Było wdechę, czyli średnia 9 na 10 wyszło. Lecimy, trzymajcie się cieplutko. Jak wam się podoba, to następny burger, jakie mamy sprawdzać? Blow burger. Chcę spróbować tej czarnej bułki. Tej czarnej bułki. Zobaczymy, czy przebije i samą. Nara, nara, hej!